Właśnie w ten sposób rozpala się kuchnię. Pracuje się, zarabia się na ไม่รู้นะนะบ่มันเฮ็ดเองบ่ให้กูเฮ็ดหรอกบ่ก็สิได้เฮ็ดแต่ว่าบาดเฮาเป็นอย่างนี้มันบอก Po co? Kieliszek ci robi. No. Dziewczęta właśnie przygotowują nam teraz obiad i myją ślimaki. O, i kaczkę jeszcze opukała i wie. Beata szykuje obiad. Na Lucha tylko trzy. Ze ślimaków obiad będzie. O. Trzeba i kumyć. Beato, to po ile ślimaków na głowę? Nie wiem, lulek tylko ma trzy działki. Lulek potem do tej beczki nie wejdzie, tak kleszczy się. Ciebie też zbijemy, nie przejmuj się. Ciebie też zbijemy. Jurek wreszcie szczęśliwy dotarł do domu po wielu podróżach ciężkich uciążliwych. Zobacz ile tu tych orzechów kokosowych jest. Ale zobacz tutaj. Widzę. Ale żeby weszła i zerwała go stamtąd. Nie, to trzeba rzucać kamieniami tu. Panie Jurku, jak się panu podoba u siebie w domu? No nie powiem, nie powiem. Jest fajnie. Może spodziewałem się czegoś może bardziej komfortowego, no ale w sumie to jest okej. Okay. Może być. To jest rodzina, babcia, mama. No, czapkę jeszcze. Juko, look, make here. Make fire. Święto. No. Święto idą. No. Święto. No. Moment. 10 minutes. Ustawiacie albo więcej. Jezu, moment. Moment. Czekaj, bo tu się zaklopsowało. Batka je jakieś ślimaki teraz. Wydubuje je wykałaczką. O! Ze skorupy. O, tak. Wow. O, jest. Jest. It's big. I powoli do budzi, żeby widział to. A i zeżarła, no. Zeżarła robaka. To jest gorzkie. A na mnie było dobre. Tamto gorzkie moje też było. Na mam tramaliny, tak. No. A ta je jednego za drugim. Już szóstego robaka zjadę. Trzeba zakręcić, bo go urwałeś. Nie, on wyszedł cały, nie ma nic. Nie wiem ten sos. Spróbuj. Lulek. A powiedz koleżankom, jak smakują robaki w tajlandzkiej wsi. Bulilam. W Bulilam. Bulilam. W miejscowości Bulilam. Beatka je robaki w Bulilam.
A później będziemy oglądać, jak się ryż pieli i wyrywa z korzeniami. Lulek! Lulek, a tutaj ja ciotka nawet mogę na naszej karm. Koleżanki, no, właśnie nam zafundowała robaki. A to jest nasza przepiękna koleżanka. Gospodyni. Gospodyni tego, tej posiadłości. A na imię ma Nu. Nu, a to jest nasz przesympatyczny kolega Lulek. Wasze zdrowie. Na zdrowie, panie Lulek. Hej. Poczekaj jeszcze raz. Halo? Tak się bawi Beatka na wsi w Tajlandii. Na razie nie ma muzyki, ale jak widzicie, właśnie na Bali z boku montują sprzęt, żeby Beatka mogła tańczyć całą noc z kurami, z kogutami, z stajami. Panie Jurku, steście może być pan tego? No jak to steście? Dobra, to są stoi cała ta. Tu stoi. I tak właśnie bawimy się w Tajlandii. W prawdziwej Tajlandii, nie w tej, gdzie hotele, gdzie baseny, gdzie fałsz i obłuda, gdzie się po prostu ludzie nie bawią, tylko przyjeżdżają po to, żeby się wylegiwać, nie wiadomo po co, oni nie wiedzą nawet po co tam przyjeżdżają. Normalnie bawimy się tutaj, w prawdziwej Tajlandii, w tej, w której normalnie ludzie żyją, nie w innej, tylko w tej normalnej. Yeah.
Widzę, że coraz lepiej mu to idzie. Dobrze to bajeruje? Tak, pani Jurku. Zagraj! Jesteśmy bardzo pijani teraz. Balanga się rozkręciła do niesamowitych skali. Po prostu nie wiemy, co dalej, ale cała wieś się bawi, a Jurek poszedł teraz zapładniać swoją nu. W tej chwili jest po prostu przepięknie, ładnie. Księżyc świeci, zaraz pokażę. Wszyscy się bawią i są bardzo zadowoleni. A to jest mój kolega. No. I don't know. Banany na drzewach? Tak. Czy na bananowcach? Na drzewie bananowym. O, krowy, jedna. Mają jedną krowę i doją ją na zmianę. Hektary Julka oglądamy. Pola ryżowe, pola kukurydzy, stawy rybne. Trzcina cukrowa. Stawy z krabami. W ogóle wszystko. Dwa motobaje, rozkręcony samochód, cztery kaczki, stado kur. No i jeden byk. Jedną różą w sklepie. No, ale jego przyszła żona nie zgodziła się, bo nie jest taka głupia. I ma być złoty pierścionek. Za 5000 bardzo. O, proszę bardzo. Tu jedzie Jurek. Pola kuchniny cukrowej. Tak, to jego posiadłości. Przyszłe posiadłości. Jeżeli się kupi w rodzinę, gdzie mama ma 12 rodzeństwa, a tata 11, więc trochę ich jest. Kuchiny cukrowe. Przyszła żona Julka wywiozła nas nie.
Sola i Rozdroża. Miejscowości, jak się nazywa? Bulilam. Bulilam. Wioska Bulilam. Okrowa. Okrowa. Jedziemy teraz na stawy rybne. O jest. Na stawy rybne jedziemy. Zobaczyć, jak ryby hodują. Bulilam. Wiórka. Wiórka miejscowości. Gospodarstwo rybne Wiórka. Beatko, lubisz mnie jeszcze trochę? Ale kocham cię, Alu. Co ty tym swoim koleżankom opowiesz? Zobacz, no. Ile tu rzeczy pięknych. Tak. Krowy, kaczki, ślimaki, kupy na drodze. O. Poniedziałek 20 stycznia 2011 rok. Na razie.